GoFest Global jest takim rodzajem eventu, który budzi skrajne emocje. Z jednej strony są osoby, które grały cały event, a przypominam, że jest to event płatny, kosztuje około 60 zł. Mówią po tych dwóch dniach, ten event był fatalny, złapałem w pierwszy dzień jednego shiny, w drugi dzień dwa shiny, to była kompletna porażka. Po drugiej stronie barykady są osoby, które mówią, hej, świetny event, złapałem pierwszego dnia 30 shiny, drugiego 35. I człowiek zaczyna się zastanawiać, jak to jest możliwe, czy naprawdę są ludzie, którzy tak bardzo drastycznie różnią się swoim gameplayem, że ktoś może złapać jednego shiny, a ktoś 35? Czy może to wszystko jest po prostu kwestia szczęścia? I jeden ma farta, wpadają mu te wszystkie shiny Pokémony, a drugi ma kompletny niefart. I do stworzenia tego filmu zainspirował mnie jeden z graczy ze Śląska, który rok temu na GoFestie w Berlinie złapał chyba z 90 shiny w jeden dzień. Jak go zapytałem, jak to robił, to mi powiedział, że po prostu chodził i sprawdza tylko, czy Pokémon jest shiny na ARC, bo wtedy pomijana jest animacja tego Pokémona, więc jeszcze szybciej można to robić. I jak nie był shiny, to wychodził i sprawdzał kolejnego Pokémona. I w ten sposób robił tylko shiny checki, nie marnował czasu na łapanie Pokémonów i dzięki temu zdobył tak dużo shiny. Dlatego dzisiaj w tym filmie przetestowałem właśnie ten sposób łapania, ale kiedy jedzie się w samochodzie jako pasażer, no bo wtedy rzeczywiście pojazd porusza się na tyle szybko, że praktycznie cały czas pojawiają ci się jakieś nowe Pokémony na mapce do klikania. Wiem, że granie w Pokémon Go w samochodzie jest trochę słabe, bo ta gra jednak ma Go w nazwie i właściwie powinna polegać na chodzeniu. I ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby chodzić, chociażby dla samego siebie, dla zdrowia i żeby nie smrodzić tymi silnikami auta niepotrzebnie. Ale z drugiej strony ten eksperyment jest ważny i moim zdaniem potrzebny, bo takie jechanie autem pokazuje też trochę sytuację graczy, którzy mieszkają w dobrych miastach, grają w dobrych miejscach do Pokémon Go, gdzie rzeczywiście tych poczków RSP się non-stop bardzo, bardzo dużo i gra się niemalże tak, jak gdyby się jeździło autem i wszędzie widziało non-stop pełno nowych Pokémonów do sprawdzenia. Także zobaczcie, jak przebiegł ten eksperyment i jaki był jego rezultat. GoFest Global 2023. Na tym evencie zrobię niesamowity challenge. Wsiądziemy w czterech do Bolta. Albo Ubera, nie powiem czego, to tajemnica. I zobaczymy, czy to jest najlepszy sposób Pokémon Go na shiny hunting podczas GoFestu. Sprawdzać na ARC właśnie, czy jest shiny, czy nie ma shiny i wychodzić od razu i sprawdzać kolejnego poczka. To jest największa szansa, że w najkrótszym przedziale czasu złapiemy najwięcej shiny. Bo powiem wam szczerze, ten event trwa już 5 godzin, a ja do tej pory złapałem tylko 5 shiny. Shiny Miltank, shiny Pikachu z koroną, Gumi, Horsey i shiny Pikachu z inną koroną. Chcę więcej, więc przetestujmy ten sposób. Zobaczymy, jak wyjdzie. O, jest, jest. Jest taksóweczka. Ładnie staje tutaj przed przystankiem, zgodnie z przepisami. Dawaj, dawaj, Dawid, dawaj, zmieścisz. Dzień dobry. I co, respi wam się coś, czy nic? Ja muszę chyba grę zresetować. Ty, nic mi się nie respi. Nie. O, dobra, jest jakiś poniard. Nope. Diglecik. O, szakel bym chciał shiny bez niebieskawy. Jarl pogromca mnie zaprasza, ale sorry Jarlu, teraz nie mogę. Teraz szukam shiny. O, jest! Już pierwszy shiny. Jest? Widzisz, kurczę, jak szybciutko? Dosłownie ile? Piąty sprawdzony, nie? Markę wyłączyć, coś nie mogę dorzucić. Ma już ma shiny? Pikachu koronę. No. Najwyżej potem dodamy jeszcze jakiś punkt trasy. Na Uberze, nie? Tak. Czy to jest Bolt? Nie, no jak się ma dobrze łapać? Bardziej efektywnego sposobu chyba nie ma, co? Daj, tak się sprawdza wszystkie shiny. Ja mam dwa, ale Beskity łatwo wchodzą coś. Jak się dużo pojawia też, nie? Tak. No ciekawe. Girafa Reiki jest shiny, nie? Na tym evencie. Wszystko jest? Nie, nie wszystko. Ty, ale szybko sprawdzamy. Ale efektywne sprawdzanie. To w sumie takie trochę słabe, nie? Że w tej grze tak efektywnie jest w aucie, nie? No nie powinno tak być. Ty już masz dwa tutaj w aucie? Mi się jeszcze jajka klują zaraz. Dziewiątki. Nie, siódemki. Dziewięć siódemek. Tak, tutaj pierwszy przystanek. I w sumie już możemy jechać dalej. Bo tylko mieliśmy w grze coś sprawdzić. Jedziemy dalej? Tak, jedziemy dalej, no. O, wolne miejsce w gymie. A, szybko. A ty, Wojtek, zero jeszcze shiny? Ja miałem jednego trupinczo. O, ale tu się naryspiło, ty, trzeba sprawdzać te szakle, sprawdzajcie, one jest piękne, te niebieskie. Ty, tu jest niezły klaster, ale powiem ci, że dużo shiny checków, ale coś mi nic nie wsiada na razie. Nie wiem, jaki jest raid na tym evencie, pewnie 1 na 64, nie, tak naprawdę, więc tak naprawdę my tu ile sprawdziliśmy? Może z 60 do tej pory, nie? Drugi przystanek, minutka dosłownie. No, może pan jechać. Posprawdzaliście, nie? Wszystko? Tak, tak.
prostu to dowodzi tego, że rating na tym evencie nie jest taki wysoki, bo jednak jakby to był Londyn, Wojtek, bo ty byłeś w Londynie tak, ze mną, nie? Także w Londynie już byśmy mieli po 2-3 shiny każdy, nie? Przy takim tempie tak, shiny checków. A tam też można było tak naprawdę jeździć, bo nawet w autobusie też przecież tak, łapaliśmy, tak, nie? Ja dzięki temu w autobusie złapałem trochę. Ja trzeciego Pikachu shiny. Już teraz? Tak. A teraz go łapię. O, shiny, Gible. O, dobra, Gible można złapać, chociaż to jest CD. No, zawsze. Ale zawsze. Tego Bisharpa też by się przydało teraz, bo on się o tej godzinie... Teraz mi się respi z Incensa. A, i będzie trzecia ewolucja, będzie King Gambit kiedyś, nie? To na spokojnie łapnę, a potem... O, jest, Shackle, jest! Wow, chciałem tego Shackla bardzo. Jak to się mówi, don't fuckle with Shackle. Jeden z piękniejszych szajniaczków, naprawdę. Ty, no dobrze, ty, jakby tak można było cały dzień w aucie jeździć, to by się ile zrobiło shiny w całe 8 godzin. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Jesteśmy pod galaksy, to jeszcze można sobie szybkie shiny checki tutaj zrobić. Do kaskady można pójść troszkę odrobinkę inną drogą jakąś. W sensie nawet tamtą stroną ulicy, może coś tam sięgnie innego. To będą jeszcze kolejne shiny checki. O, jest kolejny, czy shiny? Girafarik. O, jest Girafarik. A on też będzie miał nową ewolucję, nie? Pari Giraf. Tak. Także słuchajcie, ile? 18 minut w aucie? Niecałe. Mniej, 16. I 4 shiny. To wyobraźcie sobie, jakbyśmy tak jeździli calusieńki dzień. Ja wiem, że to jest takie, no słabe, bo jednak gra się nazywa Pokémon Go i jednak ta mechanika gry powinna zachęcać do chodzenia. Ale na ten moment, tak jak to jest skonstruowane, to bardziej ta mechanika zachęca do jeżdżenia, no jednak mimo wszystko. To jest najbardziej efektywny sposób łapania jak największej ilości shiny Pokémonów. Jak ci nie zależy na łapaniu Pokémonów, na Candy, na Stardustie, na Expie, to tylko to, tak? Chodzisz albo jeździsz czymś i po prostu tylko shiny czeki na RC, czy shiny, to nie, wychodzisz i dalej, dalej. No po prostu nie ma innego sposobu na bardziej efektywne łapanie większej ilości shiny. I w tym momencie przez te 16 minut złapałem więcej shiny niż przez cały dzień wcześniej, przez 5 godzin grając sobie na mieście. Ale wiadomo, że tak sobie graliśmy, że tu rajdzik, tam coś tam, no ale jednak, nie? Ale jednak, także... O, jeszcze troszkę się do jajek nabiło, słuchajcie, dystansu około 0,5 km. Widzicie, no też się nabija dystans do jajek, jak się jedzie autem, no ja tego nie wymyśliłem, tak po prostu działa mechanika tej gry, jak się jedzie w miarę powoli po mieście, tu jest skrzyżowanie, tu światła, tam światła, to po prostu te jajka się nabijają, no tak to wygląda, także wykluwałem się, to są wszystko te eventowe, GoFestowe, specjalne jajka siódemki, więc mam ich 9, powinna być spora szansa na kolejnego shiny z tych jajek, a jak nie, no to nie, ale fajnie by było, o, osa mi wleciała dosłownie, albo jakaś pszczoła dosłownie na karku mi usiadła. Joltik, Poniard, fajnie by było jeszcze takiego shiny trafić, już mam jednego, ale on jest fajny, on też ma fajną trzecią formę w 9 generacji, czyli King Gambit, to jest nowa trzecia forma właśnie Poniarda. To od razu byłby shiniaczek pod tą ewolucję przyszłą. Oranguru, Gumi shiny już mamy dzisiaj, ale kolejnym bym nie pogardził, chociaż pewnie będzie CD w przyszłym roku, no ale wiecie, w przyszłym roku to będzie w przyszłym roku, a teraz jest teraz. I no nie, z jajek, jajka nie dopisały. Tak, moi drodzy, jak sami widzieliście, taki intensywny shiny hunting pozwolił mi na złapanie właściwie 4 Pokémonów w niecałe 15 minut. Ekstrapolując to na pełną godzinę, byłoby to około 16 shiny Pokémonów w jedną godzinę. Także czy ten film ma zachęcić was do grania w Pokémon Go w aucie? Nie, naprawdę, nie zachęcam was do grania w Pokémon Go w aucie. Nawet jeśli masz auto elektryczne, to przecież ten prąd bierze się z elektrowni, która jest najczęściej na węgiel. Ale myślę, że to bardzo fajnie pokazuje i też wyjaśnia tajemnicę, jak te osoby, które rzeczywiście łapią bardzo, bardzo dużo shiny na każdym tego typu evencie, jak one to robią? No po prostu są w miejscach, gdzie jest bardzo dużo spawn pointów, gdzie respi się bardzo dużo Pokémonów, mogą poruszać się, najczęściej przemieszczać bardzo szybkim krokiem, żeby cały czas pojawiały im się nowe Pokémony do sprawdzenia. I albo w ogóle nie łapią tych Pokémonów, albo łapią je metodą szybkiego łapania, co zajmuje im tam 2-3 sekundy i po prostu przechodzą do kolejnego. Mi by się osobiście nie chciało tak grać cały dzień, nie wiem, po jednej godzinie albo dwóch przegrzałby mi się mózg chyba od tego non-stop manipulowania palcami i sprawdzania każdego Pokémona, ale rozumiem, że dla niektórych może to być fajna zabawa i taki challenge samemu dla siebie i ile najwięcej mogę złapać shiny Pokémonów. Natomiast jeśli jesteś jedną z tych osób, które grają sobie na spokojnie, w swoim tempie, tak jak lubią i skończyły ten event z 5 czy 10 shiny, to nie przejmuj się, bo gramy w tę grę po to, żeby spędzić fajnie czas i żeby się zrelaksować, bo na koniec dnia to nie jest takie ważne, ile złapałeś shiny. I tak naprawdę co zrobisz sobie z tą drugą, trzecią, czwartą, piątą sztuką tego samego identycznego shiny, którego już miałeś. Także mam nadzieję, że wy bawiliście się dobrze na swoim GoFestie. Jutro taki dłuższy, pełniejszy odcineczek z drugiego dnia GoFestu. Zostawcie łapeczkę w górę i obejrzyjcie inne propozycje filmów na moim kanale.